Witamy bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na spotkanie z panią Beatą Szydło, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. A co robi prezydent w cudzysłowie Duda wszystkich Polaków? Jak się pani podoba Świdnica? Piękne miasto. Co prawda jeszcze mam nadzieję, że dzisiaj będę jeszcze miała okazję zwiedzić, zobaczyć, ale nie jestem pierwszy raz tutaj na tym terenie, także w ogóle Dolny Śląsk i region tutaj Kotliny jest przepiękny. Według ostatnich sondaży Platforma Obywatelska i PiS tutaj na terenie Dolnego Śląska idą w łeb w łeb. Czy uda się na finiszu wyprzedzić? Jak się ułożą wyniki głosowania? To jest nasz cel. Robimy wszystko, żeby tak się stało. Począwszy od tego, że wystawiliśmy tu świetnych kandydatów. Przede wszystkim pani poseł Anna Zalewska ze swoją energią. Mam nadzieję, że tutaj poprowadzi drużynę do zwycięstwa. Natomiast oczywiście to jest ten czas również próby dla nas. Ostatnie kilkanaście dni kampanii wyborczej. My mamy swój plan, który konsekwentnie realizujemy, więc w tej chwili wszystko w naszych rękach, a powiem więcej może w rękach naszych kandydatów, którzy tutaj startują z tego regionu. Ja jestem tu po to, żeby ich wspierać, natomiast to oni muszą odrobić tą lekcję i spotkać się z wyborcami, przekonać ich. Wierzę w to, że się uda. Mówi się często, że te wybory będą jednymi z najważniejszych po 1989 roku. Czy faktycznie tak będzie? W mojej ocenie, biorąc pod uwagę moje doświadczenie parlamentarne i też to, co mogę jako dziesięcioletni już z dziesięcioletnim stażem parlamentarzysta powiedzieć, a przede wszystkim po ocenie 8 ostatnich lat rządów Platformy i PSL-u, rzeczywiście to są bardzo ważne wybory, dlatego że to są wybory, które wybieramy drogę na przyszłość rozwoju Polski, czy chcemy stać się państwem, które jest wiodącym państwem pod względem rozwoju gospodarki na przykład i pozycji międzynarodowej w Unii Europejskiej, w Europie, czy zgadzamy się na to, żeby nasza pozycja była pozycją peryferyjną i będziemy tylko i wyłącznie konkurować tanią siłą roboczą. Więc czy chcemy rozwijać polski przemysł, polską produkcję, czy zgadzamy się na to, że cała produkcja tutaj w Polsce prowadzona to są firmy zagraniczne, które tylko i wyłącznie tutaj tworzą jakieś montownie, tanie miejsca pracy, a Polacy, ci, którzy mają swoje ambicje, są dobrze przygotowani, wykształceni, wyjeżdżają za granicę. Tak, to są rzeczywiście bardzo ważne wybory. Czy uda się wpłynąć na poprawę standardu życia Polaków? Wszystko zależy od tego, jaki będzie model rządzenia przyjęty po wyborach. My mamy program, który jest nastawiony przede wszystkim na rozwój gospodarki, wsparcia rodzin. Mamy program 500 Rodzina 500+, który ma pomagać materialnie rodzinom, przekazanie środków na pomoc w wychowaniu dzieci, ale to jest też taki aspekt demograficzny, bo uważamy, że dzisiaj to jest problem, jeden z poważniejszych problemów Polski. Mamy program Bilion na rozwój, który jest skierowany do polskiego przemysłu, do polskiej gospodarki. Mogłabym tu wymieniać jeszcze wiele innych, na przykład Narodowy Program Zatrudnienia, który jest skierowany przede wszystkim do takich regionów, jak tutaj region Świdnicy, Wałbrzyski, gdzie jest duże bezrobocie, gdzie trzeba tworzyć możliwości rozwoju firm lokalnych, żeby miejsca pracy były tworzone. Więc te projekty są już gotowe w formie ustaw. To więc, jeżeli wybierzemy tę drogę, to jest szansa na to, że będziemy mogli mówić za
czas jakiś, bo oczywiście to nie jest tak, że z dnia na dzień wszystkie problemy się rozwiązuje, ale że po tych 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nam Polacy zaufali, że będziemy mogli mówić o tym, że rzeczywiście Polacy po pierwsze lepiej zarabiają faktycznie, a nie piszemy tylko na billboardach, że będą więcej zarabiać i że polska gospodarka jest priorytetem dla polskiego rządu. Jeżeli wybierzemy program naszych oponentów Platformy, to myślę, że będzie inaczej, dlatego że te 8-letnie rządy pokazały, że ta ekipa rządząca skoncentrowana jest przede wszystkim na takim budowaniu modelu rozwoju opartego tylko i wyłącznie na kilku wybranych dużych ośrodkach. My mówimy o rozwoju zrównoważonym. No i po pierwsze też my mówimy o tym, że trzeba na arenie międzynarodowej budować swoją pozycję poprzez budowanie właśnie silnej gospodarki i też bronienia interesów właśnie polskich przedsiębiorców i polskich firm, bo to jest dzisiaj ta bardzo ważna kwestia, którą realizują w większości kraje europejskie. Chciałam jeszcze na zakończenie zapytać o sprawę, która od kilku tygodni króluje w mediach. O migrantów. Czy Polska powinna przyjmować migrantów? Jeżeli chodzi o złoty pociąg, to może tylko jedno zdanie, bo rzeczywiście ono budzi emocje straszne. Ja powiem tylko tyle, że jeżeli państwo polskie byłoby sprawne i dobrze rządzone, to już dawno byłoby wiadomo, jaka jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi o migrantów, to rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. My mówimy o tym, że musi być przede wszystkim nadrzędną sprawą bezpieczeństwo polskich obywateli i musimy zadbać o to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie. Natomiast my powinniśmy się zaangażować w pomoc humanitarną i nasza propozycja była taka, żeby przekazać środki finansowe na pomoc humanitarną właśnie w tych regionach, gdzie jest w tej chwili bardzo duży problem. Natomiast nie możemy się zgadzać na narzucane nam kwoty liczby uchodźców, których my mamy przyjmować. Z różnych powodów jesteśmy do tego nieprzygotowani. A jak widać, nieprzygotowana jest też Unia Europejska, bo politycy europejscy, którzy z takim wielkim zaangażowaniem zapraszali uchodźców, dzisiaj się z tego wycofują. No to pokazuje, że niestety Unia Europejska nie jest przygotowana na to, co się dzieje. To będzie poważny problem i on będzie narastał. I tym bardziej polski rząd musi tutaj pokazywać zdecydowane stanowisko i bronić przede wszystkim bezpieczeństwa polskich obywateli.